Hejka, kochani! Siema. Dajcie Mareczka i dajcie mu kciuka w górę, bo Marek miał wczoraj wypadek. I zobaczcie, Ale nieduży. Ma takie bubu, biedny taki. Nie pobiłam go, nie, ja nie z takich kobiet to ja jestem. Ja stanąłem w obronie. Tak, dokładnie. Więc dajcie mu kciuka w górę, żeby szybko doszedł do siebie. Ale Marek jest bardzo dzielny i powiem wam, że chyba mu się coś stało w głowie. W głowę się uderzył i się musisz coś wkastał w głowę. Bo dzisiaj coś od rana robi dużo fajnych rzeczy. Dobra. Okej. Okay. Przejdźmy do filmiku. W sumie wam powiemy, o co chodzi, bo pewnie widzicie już po tytule. Będzie to quiz z lat 90., że kochamy lata 90. I śmieszne jest to właśnie, że ja w sumie w latach 90. miałam 6 lat. Ania, no ja się wychowałam w latach 90. Ja mówię, ty miałaś 6 lat w latach 90. Nie, ja powiedziałam, że no ja chodziłam... No na imprezy, imprezy. A Marek tak, no, czekaj, przecież ty miałaś 6 lat wtedy. No, w 1990 Ania miała 6 lat. Ale ja tak, takie prawdziwe imprezy to zaczęłam chodzić w 2000 dopiero. No. A Mareczek ile miał lat wtedy? 16. A 16, więc to Mareczek zaczął chodzić na imprezki, więc to on powinien wygrać w tym quizie. I tu mam takie... Ja już w 90 latach w Stanach byłem. No wiem, dlatego to są niektóre pytania, od razu tak, bo to jest, wiecie, no to jest taki quiz z wiedzy bardziej takiej właśnie amerykańskiej niż właśnie polskiej. Tutaj ja będę czytał w takim razie. Dobrze, ty będziesz czytał i będziemy obydwoje odpowiadać, oczywiście chwilę będziemy mieli na zastanowienie. Wybrałam tylko kilka, słuchajcie, tych tak losowo kartek. One tutaj mają zaklejone, zakleiłam odpowiedzi, żeby mógł ale Marek tak jest, też odpowiadać. I karty właśnie kupiłam Markowi do prezentu walentynkowego i później jak Marek zobaczył, mówi, ale fajne, musimy filmik nagrać, bo to będzie coś ciekawego, coś fajnego. Wiecie, pytania są takie różne o muzyce, o trochę polityczne. Są też polityczne? Jakieś, tak, jakieś też są właśnie takie związane ze znanymi ludźmi. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Ciekawe. No co, zaczynamy? No, dawaj, też pytanie. Pierwsze pytanie. Who sang the 1990s hit Getting Jiggy With It? Nie, widać to? Nie widać. No, nie widać. No nie widać, no trudno. Wiesz, co to jest za piosenka? Ja wiem, Will Smith. Tak mi się wydaje. Patrzymy. Will Smith. A wiecie, dlaczego wiedziałam od razu? Bo mój brat cioteczny, którego zresztą pozdrawiam, bardzo lubi Willa Smitha i jest w ogóle bardzo do niego podobny. Jest ciemnej karnacji, ale teksty i zachowanie to ma po prostu identyczne, więc on słuchał muzyki, oglądał też tego, ten serial Książę w Bel-Air? Czy coś takiego? Było coś takiego. To do nas doszło, a do Marka nie doszło. Nie wiem, nieważne. No, no ale dobra, 1-1. No jaki 1-1? A, no, 1-1. Tak. Which comedy sketch show is the phrase "Oh, suit you, sir" associated with? Tego to nie mam pojęcia. A dlaczego nie mam pojęcia? Bo ja nigdy nie byłem jakoś nie oglądałem tych comedy chyba, shows. Nie wiem, nie doszło. Jeszcze ja będę odrywał te może co? Od razu. Tak, żeby nam się nie pomieszały. No dobra, nie wiem. Nie wiem też. Może wy wiecie. The Fest Show. The Fest Show? Nigdy nie słyszałem tego. Ja też nie. Trudno. Czyli dalej jest 1-1. Tak. Dobra, dalej. Tego to też nie będę wiedział i... Who wrote Don't Look Back in Anger? To jest pewnie piosenka. Nie wiem. Zobaczę. Nie wiem. O Boże. Nie wiedziałbyś? Noel Gallagher. No nie, co ty. Nawet nie wiem, kto to jest. Też nawet nie wiem, co to jest. Dlatego są... Wiecie, to są takie pytania, niektóre... Dla typowych Amerykanów. Dla Amerykanów, tak. Bo na przykład bardzo dużo, jak ludzie się mnie pytają, o tutaj takie show i to, ja mówię, o no to mieliśmy akurat. O, a to pamiętasz to tego? Ja mówię, kurde, no nie pamiętam, nie no doszło, bo w tak? ogóle nie było tego ani w Polsce. A jak ja byłem, jak ja już do Stanów przyjechałem, no to angielski tam kiepawo, to nie oglądało się w ogóle tego typu rzeczy, nie? No właśnie, się powinno oglądać. No tak, no ale to wiesz jak to jest. Dobra, następne. No dobra. In which country
was the world's tallest structure until it collapsed during renovation in 1991. Wiem. Ty wiesz, co to wiem. Było? Wiem. A ty wiesz? Nie wiem. Poland, faktycznie, no, 2-1. A co to było? No jak to, co to było, nie wiesz? Nie wiem. Ja też nie. Też nie wiesz? Ale wiem, że się coś zawaliło. Pamiętam, że coś się zawaliło i to było wtedy. Tak to... strzeliłam, że Polska, nie? Ale... Serio? No serio. Kurde. Ale wiesz co, sprawdźmy to od razu, wiesz? To sprawdź, tu masz telefon. Ciekawe, w 90... W 91. Wiem, że coś się właśnie takiego zawaliło. Że... No dobra, no. To jest 2-1 w takim razie. Which 90s video game involved collecting, training and battling animals? Czyli która gra w latach 90. Wiem. Chyba wiem. Chyba wiem, bo sama to wspierała. No to dawaj. A ty wiesz? Nie wiem. No weź tak pomyśl sobie. W latach 90. co się zbierało? No. Taki był boom wielki na to. No nie wiem, no pewnie jakbyś był w moim wieku, to byś pewnie wiedział. No dobra, no co to było? Pokemony. Nie wiem, tak się wydaje. No kurde, no Pokemon, no. No teraz widzicie, to jest ja jednak... No ale dlatego, że właśnie widzisz, to ja też byłam w tej fazie takiej. To były i przecież i karty się zbierało, i te zabaweczki takie malutkie. Czyli ja jestem za stary na to. Na no to nie. Wygląda. No dobra, dawaj, tam jest dużo z muzyki, to na pewno coś ten... Ile już jest? 3-2, 3-1. What is the name of SpongeBob SquarePants best buddy? Wiesz? To jest ten taki gość, taki ten... Taka rozgwiazda chyba. Rozgwiazda, no. On chyba na P ma coś imię. Ale my... Ja, Wiktorii, nie lubię puszczać tej bajki. Nie wiem, patrzę. Patrick! Na o. P, tak? Powiedziałaś? No kurde. Ale dobra, nie zaliczamy, no bo nie widziałam, co to jest Patrick. No. No nie, my... Nie, bo dla mnie jest głupia ta bajka, nie wiem. Tak, no, to jest bardziej, słuchajcie, tak samo jak to były... To jest bardziej bajka chyba dla dorosłych. What was the biggest selling single of the 1990s? Czyli single najbardziej sprzedający się w 90-tych latach. Nie wiem, a co obstawiasz? Pewnie jakieś kurde New Kids on the Block albo Backstreet Boys. Backstreet Boys jakiś tam mi się wydaje. Myślisz, że coś takiego? Tak, patrzę. A ja nie, mi się wydaje, że chyba coś innego będzie. Tak? No dobra. Co? Candle in the Wind, Elton John. No widzisz? Czyli ja jestem słaby. W lata 90. Wiecie co? Ja na przykład nie miałem nigdy takiego czegoś, że w latach 90. O kurde, fajna muza w 90. latach. O to. Nigdy nie lubiłem. Ja zawsze byłem. Ja zawsze byłem, kurde, się śmiałem, że I'm stuck in the 80s. I takie było. No co? No ja jestem lat 80. Ale też wolę muzykę z lat 80. niż 90. No ale dobra. Kurde, następne z polityki. Z tego to w ogóle nie wiem. No. Who became the Irish president in 1990s? Też nie wiem. Mary Robinson. Czyli lata okay. 90, że tak powiem, są takie... Przespałeś, Marek. Dokładnie, jakoś tak. Te 10 lat i nie za bardzo. Dobra, następny. Titanic was the highest grossing film of the 1990s. In which year was it released? Wiem, maleczku, Titanic! Wie? Kto by nie wiedział Titanica? Chyba Mark. No chyba tak. No 92. Siódmy. 97. Dziękuję. No Marek, to był taki hicior w Polsce. Ja jeszcze pamiętam, jak ja to pierwszy raz oglądałam. No 97, ale ja jestem tłok. Pewnie pamiętasz. No tak, bo przecież ja w 96 czy tam 90... Ja byłem nawet na premierze tego filmu. W kinie. Dziękuję. 92. Musisz się skupić, Mareczku, musisz się skupić. Ja wierzę w ciebie, że dobrze no, ci pójdzie. Widzisz, no jakoś mi nie idzie. No chyba mi ten wziął się. No dawaj. Uderzenie teraz, w głowę. Teraz ja zobacz, ja cały czas gubię ostrość na przykład. No. Ale dobrze i tak wyglądasz. Lepiej, żebym ja gubił ostrość. No. Who supplied the voice of the genie in the 1992 film Aladdin? To byś musiała być Amerykanką, żeby wiedzieć. Kto grał tego genie? Tego niebieskiego? Tak. A ty wiesz? No teraz już wiem. No ja no to pozobaczysz najpierw. No bo nie wiedziałem. Ja nawet nie zwracałem... No ale głos. No. Ostatnio Wiktoria lubi Aladdina. No, bardzo znana osoba. Wiem. Bardzo znana osoba już nie żyje.
No to już wiem kto. Kto? Strzelam. No. Robbie Williams. Tak. Ale wiesz dlaczego? No. Bo ostatnio z Wiktorią oglądałam tą bajkę. Musisz więcej z bajek oglądać z Wiktorią. Oglądałam i mówię tak, kurczę, do kogo mi ten głos przypomina? I rzeczywiście, kurczę... Jezu, dobra jestem w te klocki. No dobra. No, ha, to wiem na 100%. No dobra, to dawaj, może ja czegoś nie wiem. Who had a hit with I'm Too Sexy in 1991? Nie wiem, jak ten gość się nazywa, ale ja wiem, co to jest za to piosenek. I'm too sexy, boy, I'm... Nie, I'm too sexy for my shirt. Tak. No, ja wiem. Right Side Fred. Oczywiście, Right Side Fred. Czy jest 3-2? Tak. Jakie 3-2, Marek? Ty chyba w ogóle mi punktów nie liczysz. 4-2? Chyba z 5 już 2. No nie będzie. 4-2. No. Później się podliczy. No. Who promised I'll be back? Kurde, Arnold Schwarzenegger Robocop. Nie Robocop. To jak się nazywa? Terminator! Ładnie w Robocopie. I'll be back. No. O, właśnie. What are the names of the four Teletubbies? Nie wiem. La 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 lula, pampalula, coś takiego. O. Tinky Winky, Dipsy, Lala and Pooh. Lala, coś takiego pamiętam tylko. Ale to nie, to jest, to dla mnie to było, z torebką. Ja pamiętam moich znajomych córki bardzo lubiły te Teletubbiesie. Ja mówię, kurde, jak one mogą to oglądać, że to jest taki... Może to wiesz, tam jakoś było... Ale ostrość tracę dzisiaj. Mm-hmm. Who left boy band Take That in... July 1995. Robbie Williams. Tak? No a który? Opuścił? Ja nie wiem. Robbie Williams. Ten co? Angel. No wiesz, który to jest, nie? No nie, no ale nie szkodzi. Nie wiesz, który to jest Robbie Williams? Powinienem? No. Kochało się tych chłopców. What are the names of the five Simpson family members? Bert, Homer, Bert Simpson, Homer. No wiesz, on miał siostrę, mamę i kurde brata. Nie wiem, no dobra. No, Merge, Homer, Bart, Lisa and Maggie. Czyli trafiłem 2, a ty nie trafiłaś ani jednego, punkty dla mnie. What was Madonna's biggest hit of 1990s? Co to było? Vogue czy Material Girl? A, no właśnie. Mi się wydaje, że chyba Material Girl. A Material Girl nie była w latach 80? Mogła być. No dobra, ty mówisz Vogue? To ja mówię Material Girl. Vogue. God damn it. No. Wiesz? To wiem. No dobra, to dajesz. Może ja nie wiem. Which FBI duo believes... The truth is out there. Wiem. Ja powiem dziewczynę, ty powiesz, no, faceta. Scully. And Mulder. Yeah. Zresztą wiecie, co nasz ulubiony serial. No. Teraz Mulder są nowe odcinki. Tego nie będę, przedostatnie to jest. Nelson Mandela was freed in 1990s after spending how many years as a political prisoner on Robben Island. Ja to powinienem wiedzieć. No powinieneś to wiedzieć. Ja mówię 10. 10 mówisz? No. Mi się wydaje, że więcej chyba. Tak? To zobaczymy. To ile? No strzelaj. 20? Kurde, 27. 27, no. No, długo ty. No. Także jesteś... Znane nazwisko. No. Z historii. In which year did Princess Diane die? Wiem. To wiesz? Wiem, tak.
Zresztą ostatnio mi nawet piszecie, że jestem podobna do księżnej Diany, to jest duży dla mnie komplement. Oczywiście niektórzy mówią, aha, jasne, chyba masz coś z oczami. No dobra, to ja mówię, że w 99. Wcześniej, 97. No i tym oto właśnie sposobem przegrałem quiz i grę. Nie bawię się. Muszę znaleźć coś takiego na lata 80. Na lata 80, ale wiesz co, trzeba wpisać, na pewno jest taki na pewno, quiz. No. To zrobimy też i lata 80. No dobrze, tym optymistycznym akcentem, wygraną moją nieostrością, kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście i że podobał wam się quiz. Mi się nie podobał, bo przegrałem, ja nie lubię przegrywać. No dobra. Yeah, I don't like 90s, I like the 80s. Dobra, to my uciekamy, buziaki, pa!